Witam, witam, siemaneczko, z tej strony Maksim, a to jest kolejny odcinek z gry Teratek. No dobra, jak mówiłem, teraz, w tym odcinku pójdziemy do czerwonego obszaru, który ostatnio odkryliśmy w naszej eksploracji. Wiecie, jak lataliśmy samolocikiem, on jest za tą pustynią, tam są części, te duże, żółte, które potrzebujemy właśnie do rozbudowy muru. Pojedźmy teraz tam, mam nadzieję, że nic po drodze nam nie zagrozi, a jak już to, takie gówna małe, nie musimy się ich obawiać, jedziemy dalej. O nie, ten frajer, dobrze, że szybko go rozwalimy. Nie wykazał się niczym specjalnym. A walić to, jedziemy dalej. Co? Laser jakiś mam za... A, mam zablokowany laserek, taki mały fail. Gdzie go mogę usadowić? Kurde, wszystko zablokowane, nie? Tutaj też nie. Może go wyrąbać, albo tutaj zamiast światła. Światło gdzieś damy tutaj, a laser tu, o. Okej, okay, teraz jest lepiej, poręczniej. Obym się nie zgubił. Tam mam bazę przesyłową, tą dużą, z daleka, widać ją. Omijajmy tych szybkich frajerów, nie lubię się z nimi pojedynkować. A wiem, że czerwony kraj jest tam gdzieś. Ciu. Teraz zaczęły tu się robić bazy, bo jak się trzy teki spotkają, to robi się baza. No. Dokładnie. O, się pojedynkują fajnie. Walić ich to. Tutaj mamy jakiś fajny. Fajny surowiec. O, jakiś tak. O, widzę stąd chyba tam jest. Nie. Nie jest czerwony land. Gdzie jest czerwony land? Za pustynią, no nie? W tą stronę. Tam. Pojedźmy. Zbadajmy. Wygrajmy. Miałem wziąć ze sobą ten. Solar generator, jakby nam baterie padły. Zapomniałem. Naprawmy to. Ewentualnie podbijmy później jakąś bazę. Aj, głupi jestem. Zapomniałem o tym solar generatorze, ale mamy kasę. Mamy tu blisko ten. Tą bazę przesyłową, z której. Braliśmy wszystkie te części bazy na początku. Dobra, kupmy. Gdzie ona jest teraz? Tutaj była. O, generator. Jeden nam starczy. Weźmy go w podróż. Ktoś mi kiedyś mądrze napisał, że przyda się. I miał rację. Dzięki wielkie, ludzie. Bardzo wasze komentarze mi pomagają. Bo wiem, że oglądacie serię, że widzicie, co się dzieje, że po prostu wam się to podoba, co robię. To jest takie pokrzepiające. Róbcie tego więcej, róbcie więcej komentarzy. To robi przyjemność i wam, i mnie. Nie, spierdzielaj, frajerze, nie lubię cię. Serio, gówno mi zrobisz, tylko będziesz jeździł dookoła. Rozmiotę cię. Wypyrtku, mamutka. On zajmie mi czas niepotrzebnie. Antenowy, jaki mamy. Nie lubię też robić za długich odcinków, bo się nużą. Nie zawsze mam co gadać, jak zauważyliście niekiedy. Sorry za to. O, w ogóle co dostaliście na święta? Ja dostałem iPhone'a 5S. Niezły prezent, nie? Też mi się spodobał. Okej, okay, tam chyba jest teren. Bardzo, bardzo fajny prezent. Polecam. Maksim. o, jakieś te szare miejsca. Właśnie, zapomniałem o nich. Pojedźmy tam. Co to jest? Co tu mamy? Tu jest jedno szare miejsce. A, mamy haczyk taki. Tu. Stupy. O, one są teraz pojedyncze, te miejsca. Poodhaczajmy je. A tu jest czerwony land. Jeszcze tu był jeden szary, to odwieźmy ten jeden szary i pojedźmy zbierać
żniwa na czarny, na czerwony land. A co to my tu mamy? Czym jesteś? Lodzik, nie? Jasna cholera. No dobra. Twórcy dodali fajne rzeczy ostatnio. I chyba to jedna z nich. Takie czapka lodowa. Halloween. Aj, zapomniałem, że nie mam tych odrzutowych silników. A, musimy kiedyś zrobić. Okej, jesteśmy w tym landzie. Teraz poszukajmy przeciwnika, który da nam odpowiednie części. Ostatnio tu widziałem jakiegoś, jak leciałem samolotem. Patrzcie, czerwony punkt na mapie oznacza na... O, jest. Ma część. Musimy go teraz rozwalić. Nie jest zbyt mocny, widzicie? Chociaż ma coś na czole. Jego bazę... O, zamoliło. Jego bazę musimy rozwalić. Ale nic poza tym. Okej. Okay. Padł. Nice. Wow. Inwazja. Mamy... Uciekaj, przygotuj się lub uciekaj. Wiecie? Nie, nie jestem gotów na inwazję, nie teraz. Weźmy te koła, domocujmy, żeby nam zaakceptowało tą część i uciekajmy stąd. Nie chcę inwazji, nie teraz. Uciekam. Jestem tchórzem, ale mamy to, co potrzebowaliśmy. Tą dokładnie część. Bierzemy ją do bazy. Torgos Devo X. Nie, 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 nie. Ja już wiem, jakie wy dla mnie na ślecie, kurde gówna. Mam już wszystko. To będzie mi potrzebne właśnie do budowy bazy. Ta część. Zobaczycie, jak to wyjdzie zarąbiście. Ten mur. Doprowadźmy to do końca, do bazy. Pozwiedzajmy przy okazji krainę. Ile tu się nowych baz potworzyło. Oby nam... Aby mi nie szumił mikro, ani mi tu lodówka nie zagłuszała, bo nagrywam blisko lodówki. Trochę dziwnie mam teraz ułożony... ułożony pokój. Bo mamy remont i lodówkę mamy w pokoju, gdzie jest telewizor. Niektórzy może tak mają normalnie, ale u mnie to nie jest standard, co na co dzień mam. Okej, omijmy drzewo. Omijmy kryształy. Pojedźmy do bazy i zobaczmy, po ile w ogóle ta część kosztuje, bo nie sądzę, żeby była tania. Może jest większa, ale z tych chcę zbudować, one są bardziej poręczne. Tak, dokładnie. Nawet podwójne może. I właśnie, nie wiem, czy chcecie, powiedzcie mi w komentarzach, czy chcecie, żebym to budował na wizji, czy poza nagrywaniem, ten mur cały. Pokażę wam na pewno, jak go będę zaczynał i może w przyspieszonym tempie. Powiedzcie, przyspieszone tempo, czy wizja normalna? Od was zależy. Dobra? Wow! Chill, 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 chill. Stary, naruszyłeś moje terytorium. Rozwalę ci teraz dupę. Ale najpierw się naładuję, żeby nie było siary. Tylko mojego samolota by tknął, to ja bym go tknął, kurde, kijem w dupę. Gejowo, ale wiecie. Każdy orze jak może. O! Mamy naładowane. I lecimy rozwalić gnojak, który naruszy moje terytorium. Nie ma osłon. Zajdźmy go od tyłu, bo widzę, że jest tam słabszy. Dobra. Kij, szmaciarzu. Ale mam mu zamuli w sobie. Aj. Czemu on ma do góry skierowane lasery? Nie rozumiem tego. Wow! Chyba mu bazę rozwaliliśmy. No cóż. Co miał tu ciekawego? Co mogę tu zużyć do transportu? Sprawdzę, po ile... Nie, nie mogę nawet tego... A, tych części nie mogę przesyłać. Zapomniałem. Wszystkie te koła, wszystkie bronie... Te części... Oj, nie, nie, nie zrobimy tego błędu, co on... Odłączymy spod, żeby nam strzelało. Okej, okay. On miał ten... Baterię, to czemu jej nie użył? Ona jest droga, to sprzedajmy. Koła nie są tanie, ale wiecie, każdy grosze liczy. Bronie są drogie. O ile dobrze pamiętam, chociaż wiecie, z moją pamięcią jest różnie. Dobra, starczy tego pierdzielenia.
Będę zarabiał pewnie poza tym, poza nagrywaniem. Nie lubicie, jak ja to robię, jak robię nudne rzeczy na nagrywaniu. Chociaż ostatnio wyświetlenia mi spadły. Ludzie, zmobilizujcie się, proszę. Nie, no, będę nagrywał, jak będzie nawet oglądało mnie, jak ja kiedyś mówiłem, bardzo mało osób, ale... Ale oglądajcie. Nie stanę się kimś wielkim, jak nie będę miał dobrych, fajnych widzów. Dobra. 150, 1500. Dobra, ale po co ja tu jestem? Zobaczyć, ile ta część kosztuje, muszę. Bawimy się teraz, jodę, tak? Dobra. I tak, to było Geocorp. I o! Tylko przy szybku. Makapaka, kuźwa. Makapaka. 1000, kurde, 500. Mamy też te koło. Koło splaszcza. Czy mamy coś większego niż ta część? Tragasz tylko i... Kabina, pan i władca. Kabina boss. Kabina brygadzista. Dźwigar. To jest tak, moduł podróżny, moduł podstawowy. Twin Twilight. To akurat to, co potrzebowaliśmy. Dobrze, dokładnie, kolos. Możemy dwa kupić. Jakie szczęście. Ja, no ale to mi się wykosztuje. Tych części, cholera jasna. To jest raz, dwa, trzy, cztery. Potrzebuję dwóch podwójnych dołączeń. I odkąd by tu zaczynać? Muszę mieć te wszystkie części połączone z główną bazą. Nawet kilkukrotnie. Bo w serce naszej bazy są te tutaj solary. Gdzie by tu zrobić początek tej bazy? Macie może jakiś ten pomysł? Jak tak? Podsyłajcie. Bo z tego będę robił... zademonstruję wam. Taki malutki ten. Tak zrobię. Nie. Do góry. Jeszcze. 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 Inaczej, kurde. O. Może tak będzie lepiej. O. O. Takie ściany będę robił. Tylko, że one będą, już wam mówię, w takiej konfiguracji jak ta. O. To będzie ściana taka. Widzicie? Trochę pod ziemią. I będę do tego albo dołączał tak te komponenty. No, widzicie? Ładna ściana. Tylko, że to będzie podłużne i tutaj będzie taka ściana tu z boku, tu, gdzie będzie się to ciągnęło dookoła tej mojej bazy. Niezłe, nie? Tak sobie wymyśliłem i tak będzie. I co chwilę tu będą właśnie połączenia nie takie, nie będą one połączenia ze sobą bliskie, takie o, jak teraz. Nie. Pomiędzy tym będą te klocki. Te czarne, te szare znaczy, normalne. Co wy na to? Czy to jest dobry pomysł? Zaprezentuję wam, o co mi chodzi. Nie wiem, czy... Już to robię, tylko znajdę odpowiednie komponenty. No i znów się noc zrobiła. Dezintegrator. Wow. To ja to mam. Potrzebuję tylko jeden mały, podwójny... Gdzie? To było gdzieś na początku. Nie pojedynczy. Nie, Sunlight, chociaż te też zakupimy, ale to zaraz. Podwójny, tylko było... Triblock. No nie chcę tribloka, ja chcę podwójny. Dual block. Czy ja go mijam? Czy ja jestem ślepy? Ej. Ej. O, jest. Podłużny. O to mi chodzi. Zakupmy dwa. I oczywiście odkryjmy, że nam nie przyszło, bo jesteśmy za blisko tego terminalu. Jasna cholera. Same problemy. Jeszcze raz. Nie bójcie się, ta gra jest w fazie alfa. Mamy. I mamy, okej. Okay. I tak to będzie wyglądało. Że wam to prezentuję. Cierpliwości. Tylko dołączmy to tutaj, żeby ładnie wyglądało. I to będzie tak. Albo tak.
Nie tak. O. 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 Tak. I na przykład pomiędzy tymi częściami. O. Będą działka albo jakieś te właśnie kulki osłonowe co chwilę. Co wy na to? W środku tych tej bramy. Niezłe, nie? O Jezu, ale to będzie piękna baza. Tylko tak się napracuję nad nią. Tyle kasy muszę zebrać. Miałem tyle kasy, a kupiłem tylko dwa te części. Dwie te części. No i jak? Podoba wam się? Oczekuję odpowiedzi w komentarzach. Dokładnie. No i mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Komentujcie, subskrybujcie. Mówcie, że jest ktoś taki jak Maxim. I na razie do usłyszenia. Lofciam was. Gej, dobra, nieważne. Na razie, trzymajcie się.